Witam Państwa. Jest to człowiek, który strzyk 5 pokoleń. Czyli mego pradziadka, mego dziadka, mego ojca. No mnie jeszcze nie strzyk, jeszcze mam tu synów. Może jeszcze poszczyżę mnie i synów. Któregoś. Tak, no to kurka będzie. Nie wiem, czy to Józka. Józek to jest mój ojciec. Pan Stanisław Pryk. I teraz powiem, jak ta wyglądała ta jego historia. Niech pan powie. Kiedy pan zaczął? W 1945 zacząłem praktykę fryzjerów. W prywatnym zakładzie. 3 maja Rzeszów. Jako chłopiec jeszcze, bo chodzisz, jako uczeń, tak? Jako uczeń. No. W 1945. To było gdzieś na Żabniku, tak? Gdzie to było? Na Żabniku. I później główna firma to była na Żabniku, tak? Mieszkałem, o i szczygam ludzi. Mieszkałem, o i szczygam wszystkich, kto przyszedł. Za pół darmo. No, dlatego pan... Mama mówiła zawsze, no łóżcie go, bo może ci się przyda kiedy. Faktycznie przydawali się, tak? Potem, tak? Jak to jest, że pan zawsze jest uśmiechnięty, nikim pan nie wadzi, nikim pan nie wojuje, jak to jest? Dożył pan ładnego wieku, prawie ile tam, 90? Czy jeszcze? 90 skończyłem. Teraz, no to ładny wiek. Piękna rzecz. Długowieczność to jest kwestia tylko pomagania ludziom, tak? Robienia czegoś na kogoś bez jakiegoś oczekiwania wzajemności, tak? Dosyć tam. No. W każdym razie pomagałem wszędzie, troszkę. Idziemy tam mogli, do płyty poszedłem. Aha, czyli też to było tak gratisowo, nie tam? Gratisowo, z roboty. Z roboty poszedł po południu. No i taka tendencja no pomagania sobie była wszędzie, tak? Czy tylko pan tak pomagał wszystkim gratis? Nie, to my poszli z pracy wszyscy. Aha. Z pracy my poszli kilka, 10 ludzi do płyty trzeba było, nie? Tak. No dobra. No i to się poszło i pomagało się czasem. Miał pan rekord iluś tam dziennie, pan mówi, pan szczyk iluś tam... Najwięcej moszczyk do gołej pałki, jak to mówią. 320 ludzi. A jeszcze podoficerkę 30. I to i wiele godzin? No. Cały dzień? No, od 7 do... Od 7 do gdzieś do 11, czy do 12 w nocy. Dlaczego taka sytuacja była? Po co? No, co było? Na przysięgę. Aha. Na przysięgę to szczygiem. W czarne było, czarne, koło Szczecinka. No, tych wszystkich kolejarzy to pan też gratisowo, na czynniku pan gratisowo szczyk raczej, tak? Pewno, to gratisowo. Przyszedłem, no i zrobili mnie fryzjerem później. Dopiero dyżurne ruchu mnie zrobili fryzjerem. Pękala mi załatwił. Pękala. Czyli nie tak łatwo być fryzjerem, bo trzeba było uczelatnikiem, znaczy być u kogoś. W ten czas trzeba było u kogoś być, prosić, znaczy, żeby przyjął do praktyki. No i tam Pękala Józef się nazywał, był dyżurny. No i tak z tatą rozmawiali, gdzie ten tego chłopaka, gdzie pójdzie ten twój chłopak. Oj, tak myślę i mówi, o dej go na fryzjera, bo już oj, zostałem fryzjerem, a myślałem być zegarmistrzem. Zegarmistrzem myślałem być. No i skończyłem tę praktykę. No i pracowałem zaraz w czucu, pomagałem, raczej zastępowałem tego właściciela tego zakładu w czucu. On chciał jechać do Wałbrzycha, do brata odwiedzić. Gdzieś tam ojca znowu, no niech ten twój chłopak przyjdzie, bo to mnie zastąpi. Czyli od kilkunastu lat pan, od jakiego wieku pan szczyk? Od miał pan lat na początek? A ja początek miał od 1943 roku. Czyli miał pan lat wtedy? No ja wiem, 13.
A ostatni klient, w którym roku pan go? Czy jeszcze pan szczyże kogoś? Jeszcze mam dwóch klientów. Tak? Ostatni masz, jeszcze cały czas szczyże pan ich, tak? Pewno, jeszcze przyjdzie, no to gdzie go było od tego? Nie odgonił. Tylko jeszcze usłużę, no, kuledze. A, czyli no, swoich kumpli pan szczyże, tak? Kumpli, tak, to już. To jeszcze taki jest gościu tutaj, Chmieli. Kawula, Eugeniusz. Czyli z pańskich kumpli tam zostało trochę, czy już prawie nie ma, tak? Czy ktoś został z pańskich kumpli takich z tego z lat młodości? A z tych to prawie, z moich kolegów to prawie nie ma nikogo. Z Bogufaj to wszystko wymarło. No, Wiertak Antek, jeszcze z mojego roku. Z mojego roku Wiertak Antek. Taki jest, co my chodzili pan do pierwszej klasy. Z pierwszej klasy go pan. Czyli tylko jeden człowiek, który jeszcze jest tego z pańskiej klasy, tak? Jest. No był, nie wiem, chyba jest. Ale co, teraz spotykacie się w tym gronie? Tamtego tam? Roku, no ja tam, ja przejeżdżam to koło domu, to jak go widzę, że siedzi na ogródku, to wstąpię. Ja sobie jeżdżę motoreczkiem takim. A, taki widziałem, taki napędzany silnikiem. Motorower, no. Motorowerkiem jeżdżę i tak sobie czasem gdzieś zaglądnę do znajomego. Czyli tych znajomych zostało tam niewielu, ale jeszcze pan może... Nie, tylko młodsze takie, no, sąsiadki. Sąsiadki zostały, parę kobiet, coś tam duży żyje. Pan mówi, pan jeszcze golił pan, tak? Pan... No wszystko robiłem. Ale pan mówi, że tam kogoś pan zaciął i byłby taki przypadek, że jeden pan zaciął, czy raczej o żart? A jednego gościa, to był z wojewódzki, jak się nazywa, Wojewódzka Rada Narodowa, nie? I trąciłem gościa tak nożyczkami, że tak mu wchodziła krew, jakbym go igiełką skaliczył. No i później. Ale chciał nic, tylko mnie zwolnić, żeby mnie ze spółdzielni zwolnili. Aha, czyli był konflikt. No ale poszedł na skargę. No i tego, tak, do prezesa, do spółdzielni, tam przedzwonił. A i mu powiedzieli, to był przypadek. No tak, każdemu się może zdarzyć. To był jedyny na ileś tam, ale tak w tysiącach, ile to mogło być? Dziesiątki tysięcy, 100 tysięcy ludzi pan wyższy, jak to można potwierdzić? Ja wiem, no szczególnie. To już jest prawie 70 parę lat. Niech będzie 80 lat strzyżenia, prawie, bez 3 lat. Czyli dziennie. No, to tak z początku to tam niewiele, ale później to miałem dnie przedświąteczne, żem po 105 łuszczyk. Jak miałem same szczyżenia, nie było golin, to 105 gości w Bogufale szczygiem. Ale w ciągu ilu tam godzin? Kilkunastu godzin, tak? Bo to były jakieś święta czy przed świętami? Święta Wielkiej Nocy albo Boże Narodzenie. Czyli od rana do wieczora, tak? Tak. Nie za 8 godzin, tak. Tylko za 12, no, za 13, za 16. Za 16. Maszynką ręczną i nożyczkami, tak? Tak, przeważnie. Miałem elektryczne kumetki niemieckie, bo... Ale co? No i były dobre maszyny, żeż... Też chodzi... elektryczne też. Tak, ale wcześniej były dzieci tak... było lepiej szczyć z maszynkami tam. Aha. Do grzyweczki aha, małe takie przed tym były. No także maszynka była potrzebna. Miałem ręczne maszynki, a w wojsku ostrzygłem zwykłą maszynką, te 300 ludzi. Ręczną, tak? Ręczną. Kurka, to trzeba było rękę. Ale tak chodziła, tylko dzwoniła. Porządnie dzwoniła, ostródko była maszyna taką, no nie spotykana. Ale wojsko to na łyso, tak? Tak? Czy też, wojsko na łyso, Wojsko na łyso, a... Pod oficerka, no to tam trochę.
pod szygiem. No ale mieli się u mnie szydzać. Gdzieś było czterech fryzjerów, ale do mnie chodzili najczęściej. A tu było czterech fryzjerów, to w Boguchwale czy w okolicy? A w Boguchwale to było tak, właściwy zakład był jeden, ja. Ale szyk jeszcze takich odomowych. Kornecki, taki był Kornecki, nazywał się. To też, no szyk miał na Dolny Boguchwal. To miał no, trochę swoich klientów. Bo u mnie było za dużo. Aha, no to, nie mogli tak, nie pan to, wyrobić, tak? To on, to tam ci już co tego, to chodzili do... No do Kornerskiego, bo u mnie za... musiał siedzieć w sobotę ze 3 godziny. Aha, żeby czekać na kolejkę, tak? Tak, bo się szczygło, no szczygło się. No, głównie sobotni... 6-5 klientów. Czekało się, to czekało, tak? Także, no, było czekanie za długie. Aha, a nie tak. Zamawiałem, ani nic, tylko... Kto siedział, to się szczyk. No, nie, ale to... do których godzin pan, aż klienci się skończą, czy tak do takiej godziny pan pracował? Taki... Do 10 szczygł. Nie, w soboty tam szczygł. Na cały zegar. A pytanie, jak to z pieniędzmi? Ktoś dawał ile chciał, czy to były jakieś stawki były wtedy? Jak to się płaciło? Nie, to był dzień, cennik z cechu. Z cechu by dał. Z cechu, to pan tak. Do cechu dawał, do cechu te pieniądze szły do cechu, tak? Czy pan brał cech, do cech tam coś płacił, a nie pamiętam ile płaciłem w cechu. No i ubezpieczałem się za lokal. No i wszystkie później tam pranie to tamto robiłem. Aha, to wszystko cech, w swoim zakresie. To było nie przez cech, to miałem ubezpieczalnie, miałem wszystko. Aha, bez przerwy. Jednak było coś takiego. Potem z emeryturą ma pan z tego fryzjerowania, czy jeszcze z uprawy roli jakąś? Jeszcze nie. Jeszcze dostałem wypowiedzenie z lokalu. Aha. 1970 rok. No i tego. No i chodziłem na kurs pawalniczy. Bo sam myślę, rak mnie mówi, że dostanę wypowiedzenie z lokali. No to sam myślę, trzeba się nauczyć jakiego zawodu, to pójdę do zakładów naprawczych na samochód. Bo mi obiecywali ty, że mnie przyjmią klienci i dyrektorzy. No ale przyszedł taki Franciszek Fortuna. No miał fury na WSK. I trzecie, bo szydz, ja mówię, nie, Franciszek, ja cię nie uszczygę, bo idę na kurs pawalniczy. Tak on, co pierniczysz? No, ja cię jutro załatwię roboty. Załatwię na hamowni. Na silniki lotnicze. Czyli i byłem, a to tak. Pracowałem tam 6 lat. Później się zwolnił, bo mi znowu syn obiecywał tu, że mi załatwi dobrą robotę zakłada naprawczych przy samochodach, że mnie weźmie na pompy. I kiedy jeszcze trochę lepiej zarobisz. A to się zgodził. I tu przepracowałem 6 lat, no i tam 25 i tu 12. A oprócz tego fryzjerstwo szło też, to swoją drogą też, tak? Czy to... Szczygiem w każdym zakładzie. Aha. W każdym. Swoich kontroli. Aha. Kontrol kierowników. Majstrów. To no szczyg. Tam pokryją. No, ciekawe. No dobra. Znaczy pierwszy odcinek dzisiaj zakończymy, bo mi się bateria już kończy. Przejdziemy następny. Także na razie dziękujemy ślicznie panu Stanisławowi Prykowi. Dziękuję bardzo. I pojawi się to na YouTubie. Pan Pryk, mistrz fryzjerstwa i tak dalej. Mistrz fryzjerstwa, mistrz samochodowy. Mistrz silników spalinowych. O właśnie. Dziękujemy na tyle. Kłaniam się. Do widzenia.
No i...